Przechodzimy powoli do punktu trzeciego pytania do służb mundurowych, ale tutaj jeszcze jeden z panów mieszkańców zgłaszał chęć powiedzenia. Ja się myślę, prosił o to, aby to było na początku sesji. Myślę, że jest taka możliwość. Proszę. Dziękuję. Jestem mieszkańcem Tronowic Wielkich. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, czytam ten nasz dziennik, naszej dzielnicy, uchwałę, podjęte decyzje z ostatniego biuletynu. Teraz nasunęły mi się takie sprawy jak wnioskowanie pierwsze postoju taksówek na Krowodowski Brzuch, ponieważ tam nie ma postoju i klienci nie mogą podjeżdżać. Proszę Państwa, nie wiem, kto jest wnioskodawcą, ale chyba nigdy tam nie był, ponieważ obok vis-a-vis postoju taksówek, obok vis-a-vis Urzędu Skarbowego jest postój taksówek, postój parking na rzędu 100 miejsc. To jest jeden postój, który został poruszony. Następnie drugi. Chodzi prawdopodobnie o likwidację tego postoju taksówek, a jestem zainteresowany tą sprawą, bo sam jestem taksówkarzem. Było 10 miejsc postojowych dla taksówek, 5 miejsc postojowych. Niestety, może ktoś nie chce płacić po prostu 3 zł za parking. Bo tak jest, że często gęsto ten postój jest zablokowany. Drugi postój to jest naprzeciw szpitala Narutowicza. Też prawdopodobnie chodzi o likwidację tego, mimo to postoju taksówek, mimo że są dwa parkingi płatne vis-a-vis szpitala. Druga sprawa, o której chciałbym poruszyć, to jest sprawa budowy sieci ciepłowniczej na ulicy Sosnowieckich. Kraków jako Kraków i wszystkie władze walczą o dobro naszego powietrza, a w rejonie Bronowic Wielkich Wschód wybudowano galerię, wybudowano w tej chwili, buduje się OBI, wybudowano 2 lata temu Kastoramę. Uchwała Rady Miasta z 2006 roku mówiła jednoznacznie, blokowała ten teren pod zabudowę sklepów wielkopowierzchniowych. Także decyzje o jakikolwiek negatywnym czy pozytywnym wydaniu opinii przez Radę Dzielnicy mija się w ogóle z celem, bo biuro architektoniczne wydaje zezwolenia mimo sprzeciwu dzielnicy. Dobrze, że jest przedstawiciel policji tutaj na tym posiedzeniu, bo mam wielką prośbę. Od czasu do czasu bywa czasami patrol na ulicy Chełmońskiego i Jasnogórskiej i sprawdza wysokotonażowe pojazdy, które wjeżdżają na teren Chełmońskiego, odcinek drugi między Konrada a Jasnogórską. Droga jest rozpełtana do granic możliwości, że nie można przejechać. Nie wiem, czy wszystkie samochody tam jeżdżące na małą budowę posiadają zezwolenia. To nie są samochody małe, niskotonażowe, tylko to są przeważnie wysokotonażowe, 30-40 ton. Mało. W niedzielę nawet te samochody pracują i przewożą betoniarki, sztetery i tak dalej. Jeszcze co to miałem sprawę? No to właściwie te najważniejsze rzeczy, o którym chciałem powiedzieć i mam prośbę do radnych tej dzielnicy, żeby zwróciła uwagę na Bronowice Wschód od ulicy Łokietka do Jasnogórskiej przez ulicę Stelmachów i Piaskową. Dlaczego? W tej chwili tamtędy już w ogóle nie można przejechać. A ulica Chełmońskiego, Piaskowa i Stelmachów zrobiła się taką samą obwodnicą jak ulica Gaik, kiedy było budowane rondo ofiar Katynia. I ograniczenie prędkości nic tu nie daje, ponieważ wszyscy naciskają tylko na gaz i wiedzą, że nikogo tutaj nie ma, nikt ich skontrolować nie jest w stanie. Bardzo proszę policję o interwencję Wydziału Ruchu Drogowego. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję. Ja pokrótce odpowiem na pewne pytania, na które możemy odpowiedzieć. Znaczy, właśnie zostaliśmy, jeśli chodzi o te miejsca postojowe dla taksówek, czyli postoju taksówek. No, jeśli chodzi o te dwa miejsca, to są miejsca, w których mamy bardzo dużo przyjezdnych
nie chodzi o mieszkańców, tylko przyjezdnych. I oni zajmują miejsca postojowe mieszkańcom. Tak naprawdę mieszkańcy wnioskują o to, żeby jak najwięcej wygospodarować miejsc postojowych. Stąd pojawił się nasz postulat, żeby przemyśleć przeniesienie lub skrócenie tych postojów dla taksówek. Oczywiście mam świadomość, że postoje dla taksówek ogólnie są potrzebne, ale jak wiemy, no większość, pan na pewno, myślę, że to pan potwierdzi, że większość zgłoszeń macie z telefonu i jakby byłby ten postój gdzieś w pobliżu tego urzędu, to i tak byście szybko po prostu mogli w ciągu minuty podjechać, a odciążyłoby to trochę mieszkańców, którzy mają bloki bezpośrednio przy urzędzie i oni jak dojeżdżają do domu, to nie mają gdzie zaparkować, bo ci petenci parkują u nich pod blokami. I nie ma to nic wspólnego z funkcjonowaniem lub niefunkcjonowaniem płatnego parkingu przy urzędzie. Jeśli chodzi o ulicę Stelmachów, no to temat jest nam doskonale znany. My wnioskowaliśmy do Rady Miasta o zajęcie się tematem, ponieważ nasz budżet jest zdecydowanie za mały. Zadanie ulicy Stelmachów przekracza kilkakrotnie cały nasz budżet na wszystkie zadania, a nie tylko na zadania drogowe. Także temat niestety jest tak, jak pan mówi, to można potwierdzić. Nie da się tam ani przejechać, ani nie da się tam bezpiecznie przejść. Jednak no, wykracza to poza nasze możliwości, gdyż nawet gdybyśmy to w ramach formy remontu chcieli odnowić, to odnowilibyśmy tylko ten środkowy pas drogi, gdzie tak naprawdę wiemy, że już w sposób naturalny trochę się rozszerzyła ta droga. Przy łataniu już specjalnie wysypywano tam asfalt, wylewano, czy w zależności jaką techniką to było robione. Ale są to częściowo działki prywatne i żeby móc poszerzyć tę drogę w pełni, tak jak powinno się to zrobić, trzeba wykupić te grunty. I to jest kwestia Rady Miasta. Jeśli chodzi o ulicę Homońskiego, to akurat pan Tomasz, który jest radny od was, dość mocno monitoruje różne tematy związane z odnowieniem nawierzchni po pewnych pracach budowlanych. Te, które zostały zniszczone na wierzchu po budowie i pan to może również do tego odniesie. Natomiast samo stricte kontrolowanie, czy dany pojazd ma możliwość, czy nie, no to słusznie pan skierował do policji, no bo to jest Wydział Ruchu Drogowego, który może ewentualnie przeprowadzić taką kontrolę. I czy umknęło mi coś jeszcze, czy jeszcze jakiś temat pan porusza? A MPS. No jeśli chodzi o MPS, tak naprawdę sieć ciepłownicza to jakby udało się ją zbudować wszędzie, gdzie jej obecnie nie ma, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, jeśli chodzi o tą ochronę środowiska, gdyż podłączenie do MPS-u wyeliminuje ogrzewanie piecowe. A ogrzewanie piecowe generuje właśnie tą emisję, która jest najbardziej szkodliwa, odpowiada za największą ilość tego pyłu. Dlatego zresztą w mieście są prowadzone te akcje wymiany pieców węglowych na olejowe bądź gazowe albo przyłączenia do MPS-u w zależności od możliwości technicznych. Także to jest w dobrym kierunku ruch. Jeśli chodzi o tą zabudowę wielkopowierzchniową, no to generalnie tam była rezerwa te pawilony. My nie pamiętam, żebyśmy opiniowali obi chyba, ale galerie biorące być może w tamtej kadencji, tak. No i jest to w pewnym sensie naturalne położenie przy tych wszystkich galeriach, znaczy budynkach wielkopowierzchniowych, które tam są. Z naszej wiedzy jeszcze wynika, że powstanie oprócz tych, które pan wymienił, jeszcze Decathlon. Natomiast to Wydział Architektury ostatecznie wydaje pozwolenie na decyzję. My mamy tylko opinię niewiążącą w tym kwestii. I też było opiniowane jeszcze wydarzeń? Już pomijając fakt, czy opiniujemy pozytywnie, czy nie, to zawsze jest to tylko i wyłącznie opinia, którą można się podeprzeć, ale można ją również nie uwzględnić. Tak to obecnie wygląda. Ja tylko dodam, że pan powie, było to, jeszcze wcześniej, że galeria biologiczna opiniowana, jako sprawy wielkopowierzchniowe, tylko tam nie było nazwy, że to jest hobby. A tak jak kolega wspomniał, właśnie nasze uchwały są tylko opiniami, które nie wydały merytoryczne urzędu miasta. Ja panu oddam jeszcze głos, nie muszę pan Tomasz jeszcze z pana okręgu odpowie, jeśli chodzi o pana Chomskiego. Ja monitoruję tą ulicę Homońskiego od Jasna Górskiej i z ubolewaniem patrzę, jak ona wygląda. Natomiast sytuacja wygląda tak. Prawomocne pozwolenie na budowę Galerii Bronowice, obecnie OBI, bo już wiemy, że to jest OBI, czyli firma Skalski, która buduje pawilon. Mają zgody od ZIGIT-u. W 90% samochody poruszające się, te olbrzymie, mają zgody. Jedyną rzeczą, którą udało się wymusić na nich, to jest naprawa. To, co pan pewnie dzisiaj zauważył, to jest interwencja moja sprzed wczoraj odnośnie łatania tego, co zniszczyli.
czy to robią dobrze i w terminach, trudno im powiedzieć. Nad tym panuje już inspektor, który się tym zajmuje. Ja mu troszkę zawracam głowę dosyć często i on... Ja też. On po prostu zmusza wykonawcę zgodnie z umową. No na ile jest to skuteczne, trudno oceniać. Każdy ma jakąś tutaj swoją wizję. Natomiast odcinek Chełmońskiego od Jasnogórskiej do Obi jest w projekcie przebudowy. Nie wiem, czy panu jest wiadomo. Tu będzie na koszt inwestora budowa nowego odcinka drogi. To jest bodajże 500 metrów z tego, co mi wiadomo. Pewnie ruszy niebawem, dlatego że te prace, które były obecnie robione, czyli gazociąg, woda, która tam biegła wzdłuż, są już przygotowani pod celem, żeby można było tą drogę wykonać. Co do dalszej drogi, powiedzmy tej piaskowej, tam jest problem własności. Tam droga ma szerokość porywa do 2 metrów i na żaden sposób musiałaby po prostu to wykupić od ludzi i zaprojektować, wybudować nową drogę, co w obecnej sytuacji jest wręcz chyba niemożliwe. My wnioskowaliśmy do wprowadzenia do budżetu tej budowy remontu Stelmachu, no niestety to się na razie nie udało. Bieżące remonty mogą być przeprowadzane na zasadzie łatania tego, czego już nie ma tak naprawdę, bo stan na dzień dzisiejszy jest katastrofalny. Tam jest trudno przejść. Jedyną rzeczą, którą tutaj się staramy, to na Stelmachu oświetlenie, które trzy lampy bodajże będą postawione, żeby w jakimś stopniu ten teren też symbolicznie, bo niestety pewne prawne możliwości nie pozwalają na przeprowadzenie podobnych prac w tym terenie. Także inwestycje mam nadzieję, że się w miarę szybko skończą i stan zostanie przynajmniej uspokojony. Co do monitoringu przez policję, tam część ulicy Chełmońskiego, która jest żwirowa, jest zgodnie z NIKIT-em. Ja wiem, mówi pan o Jasnogórskiej. Tam ustawiono znak ograniczenia postoju, ograniczenia prędkości. Ziki twierdzi, że jest to wystarczające na ten ruch, który tam się odbywa. Tam jeżdżą olbrzymie samochody. Natomiast ten ważny odcinek tutaj od Jasnogórskiej faktycznie przychylam się do prośby o kontrolę, bo jest niebezpieczny. Bo na którejś sesji wcześniejszej też zwracałem taką uwagę do policji. Także tutaj. Natomiast no, jest to poważny zrobić, który trzeba Chciałbym się ustosunkować do tego, co pan powiedział odnośnie sklepów wielkopowierzchniowych. Jak wiemy, ustawa sejmowa mówi, że sklepy wielkopowierzchniowe można budować od 5 km wzdłuż od centrum miasta. Ja mam dom w granicach 4,5 km, a Obi i Castorama to w granicach 4 jest. Także nie wiem, kto tutaj łamie prawo, bo na pewno nie ja. Jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą, która będzie budowana na Sosnowieckim, to od Chełmońskiego tutaj, po tej asfaltowej części Chełmońskiego, to jest odcinek 500 metrów. Biuro projektowe kanalizacji, które na Dębnikach projektuje kanalizację od 80 roku. Nie wiem, czy ktokolwiek ma na to wpływ, żeby tą kanalizację stworzyć. Wycięcie drzew w tych miejscu, gdzie powstają te wielkie sklepy na Bronowicach Wielkich Wschód. Wycięto multum drzew, wycięto płuca Krakowa, miejsce przemieszczenia Krakowa. To jest istotne, a wszyscy mówimy o świeżym powietrzu. Nigdzie nie piszą, gdzie są największe punkty zapalne, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Sprawa, proszę pana, proszę państwa, tych samochodów. Była kontrola, wiele pojazdów otrzymało mandaty, ponieważ nie mieli zezwolenia na wjazd na ulicę Chełmońskiego, wysokotonażowy, bo tam jest od 2,5 ton ograniczona wjazd pojazdu. Następnie od cmentarza, czyli rozwidlenie Piaskowa i Chełmońskiego, jest budowa budynków mieszkalnych i tam stają samochody pracowników z jednej i z drugiej strony. Także jeżeli ktoś jedzie naprzeciw, no to problem jest.
I tutaj też jest ukłon w stronę policji, żeby to zrobili. Oni decydują, gdzie postawić jaki znak, w związku z czym mam nadzieję, że... Ale przekażecie Państwo dali swoje zarządzanie. No, ja z Nikitem jestem na bieżąco, bo był taki odcinek 100-metrowy, który wyznaczyli, że mają naprawić. Ja jestem w środku tego odcinka 100-metrowego. Przede mną naprawiono, za mną naprawiono, ale u mnie został dół, który powstał w wyniku położenia ostatniej rury gazowej, a nie napełnionej rury gazowej. I coraz większy. Żona po prostu już została dwa razy obchrapana. Ja już stawiam taką kobyłkę, bo wie pan, trudno wychodzić z domu, z posesji, jeżeli jest się obchrapany, bo nikt nie zwraca na uwagę na prędkość na tym odcinku. W ogóle. A niestety Wydział Ruchu Drogowego, do którego też dzwoniłem dosyć sporo, mam kontakt bezpośredni z jednym z inspektorów. Jakoś no... Nie wiem, my obywatele prawdopodobnie nie mamy nic do gadania, jeśli chodzi o to, wie pan, panie przewodniczący, panowie radni, bo... Myślę, że nie można być tak sceptyczny. Proszę pana, ja się urodziłem bardzo dawno temu. Nie chciałby pan tymi latami, które mam więc od pana. To, że dobrze wyglądam, to tylko chwała Bogu, że akcja tak mi pomaga zrobić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że Państwo weźmiecie pod uwagę, bo to nie jest tylko moja prośba, to jest prośba wszystkich mieszkańców, tylko po prostu niektórzy mówią, a co i będę szedł i gadam i tak nic nie powoła. Znaczy, tak naprawdę każdy głos mieszkańca jest bardzo cenny, a akurat na sesji jest szczęśliwie, że od razu pewne sprawy można przekazać policji, żeby przekazała do stosownego wydziału policji. Te, które oczywiście należy przekazać do policji. No bo... Tak, przepraszam, jeszcze wrócę do tych sprawy postoi. To nie mieszkańcy, proszę pana. Dlatego, że mieszkańcy mają teraz już na jedną rodzinę, gdzie te są dwie osoby, to są trzy auta. I oni po prostu nie mają gdzie na swoim osiedlu postawić tych aut, a parkingi są. Naprzeciw Urzędu Skarbowego jest parking. Naprzeciw szpitala są dwa parkingi. Tylko nikt nie chce płacić, bo 3 zł to jest dramat. Dziękuję.